Jest grudzień. Czy można już obcinać malinę? Jak mechanika myślisz? Zobacz, jaka jest ich kondycja. No już mizerne te liście. Już raczej owocować nie będą. Czyli już chyba te malinki zdecydowały o tym, że wszystko poszło do korzenia, a w tych liściach nic nie zostało. One zaczynają zasychać. Mamy pierwsze dni grudnia. Także ja myślę, o widzisz, one już same jak gdyby zasychają. W takim momencie możemy zaciąć cięcie malin i obcinamy wszystkie pędy przy malinach, które owocowały, czyli które mają takie szypułeczki po owocach. Tak? Obojętnie jakie to maliny, czy te dwuletnie, czy jednoroczne. Tak? I te pędy, które owocowały, niemy praktycznie do ziemi. Oj, bym sobie jabłoneczkę uciął. Ale by była strata. Z takich pędów, które już tak mocno zasychają. No niestety, ale sztabrów nie możemy zrobić. Nie. Nie, jak one by miały jeszcze ładne listki, to można by się pokusić. Za późno, tak? A teraz już za późno. O, pędy, które miały takie guzy, czyli przezielnika, usuwamy. Najlepiej zmielić na kompost albo po prostu spalić. To jest przeziernik, objaw? Tak, to jest objaw przeziernika. Takie guzy na końcach. No, dobrze, że dopiero jeden spotkałem. Więcej o chorobach i szkodnikach roślin, w tym krzewów owocowych, znajdziecie w naszej aplikacji w zakładce plany upraw. Tam znajdziecie maliny i też terminy cięcia, terminy nawożenia oraz terminy ewentualnych oprysków czy ochrony przed szkodnikami. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas najlepszą pomocą w prowadzeniu tego kanału.